Druga wojna światowa jest uznawana za najstraszliwszy konflikt w dziejach ludzkości. W jej wyniku życie straciło ponad 60 milionów ludzi. Zauważalny jest wyraźny trend, w którym odwrócona jest liczba zabitych żołnierzy względem strat w ludności cywilnej. W trakcie I wojny światowej można założyć, że na dwóch zabitych żołnierzy przypadał jeden cywil. Natomiast w II wojnie, w zależności od przyjętych szacunków, na jednego zabitego żołnierza przypadało już od jednego do dwóch cywili. Całkowitemu zniszczeniu uległ szereg miast, tak jak Hiroshima i Nagasaki zmiecione wybuchami bomb atomowych, czy Warszawa, Tokio, Stalingrad, Berlin, czy Drezno zniszczone w wyniku nalotów czy intensywnych walk miejskich. Ogromne straty poniosła kultura. Liczby zniszczonych, bezcennych zabytków idą w tysiące. Ogólne wydatki na wojnę szacuje się na poziomie biliona dolarów. Nie do oszacowania są ogromne straty moralne i psychiczne, które ponieśli ludzie, którzy koszmar tego konfliktu przeżyli. Wojna doprowadziła do zmiany układu sił na świecie. Dawne mocarstwa kolonialne, Francja i Wielka Brytania, mimo znalezienia się w gronie zwycięzców, straciły swoje znaczenie polityczne i militarne, a liderami światowej polityki stały się Stany Zjednoczone oraz Związek Sowiecki. W ten sposób ukształtował się świat dwubiegunowy, na którego wygląd wpływały właściwie tylko te dwie potęgi. Osłabione gigantycznymi wydatkami wojennymi, Francja i Wielka Brytania nie były w stanie już utrzymywać swoich mocarstw kolonialnych, przez co coraz szybciej następuje ich rozpad, a to skutkuje pojawieniem się na arenie międzynarodowej szeregu nowych, niepodległych państw. Tuż po zakończeniu wojny w Europie doszło do ostatniego spotkania Wielkiej Trójki. 17 lipca 1945 roku w Poczdamie doszło do spotkania Stalina, Winstona Churchilla, którego w drugiej części konferencji zastąpił nowy premier Clement Attlee oraz nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry'ego Trumana. Konferencja potwierdziła przekazanie Polsce Śląska, Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Zdecydowano o przymusowym wysiedleniu Niemców z Czechosłowacji, Węgier i Polski. Ustalono podział stref okupacyjnych w Niemczech i Austrii oraz powołano sojuszniczą Radę Kontroli Niemiec. Kwestie sojuszników Niemiec uregulowane były odrębnymi traktatami. Niemcy uznano odpowiedzialnymi za wybuch i skutki wojny, przez co musiały one wypłacić wszystkim zwycięzcom reparacje, czyli odszkodowania wojenne. Tuż po konferencji w Poczdamie w listopadzie 1945 roku rozpoczął się proces 22 głównych nazistowskich przywódców, którzy dostali się w ręce aliantów. Proces odbywał się w Norymberdze, którą wybrano jako miasto symbol, gdyż to właśnie tam odbywały się wielkie zjazdy NSDAP. Proces prowadzony był przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy. Na mocy jego wyroków 12 oskarżonych, m.in. Hermana Göringa, Hansa Franka i Joachima von Ribbentropa, skazano na kary śmierci. Ponadto Trybunał uznał również NSDAP, SS oraz SD i Gestapo za organizacje zbrodnicze. Dalsze procesy norymberskie, których było w sumie 12, na skutek narastających rozdźwięków pomiędzy Związkiem Sowieckim a Zachodem, odbywały się już tylko przed sądami amerykańskimi. Niemieccy zbrodniarze byli również sądzeni w krajach, w których popełnili zbrodnie. W Polsce skazano 49 z nich. W tej grupie znajdował się Rudolf Hess, najdłużej sprawujący obowiązki komendanta obozu w Auschwitz, czy Jürgen Strop, który dowodził pacyfikacją powstania w getcie warszawskim. Wielu zbrodniarzy uniknęło jednak kary, uciekając za granicę lub ukrywając się ze zmienioną tożsamością w Niemczech i Austrii. Dla przykładu, z SS-manów stanowiących załogę obozu Auschwitz udało się postawić przed sądem jedynie ponad 700 osób z około 7 tysięcy, którzy przeżyli wojnę, czyli raptem kilkanaście procent. Wybuch II wojny był dowodem na to, że zorganizowany po I wojnie system bezpieczeństwa międzynarodowego, którego strażnikiem miała być Liga Narodów, zawiódł zupełnie. Liga zawiesiła swoją działalność w 1940 roku. Nadal jednak podtrzymywano ideę utworzenia organizacji, która będzie ułatwiała pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Orędownikiem jej utworzenia był prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, a decyzję o jej powstaniu podjęto na konferencji w Jałcie. Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych z udziałem delegacji 50 państw odbyła się w kwietniu 1945 roku w San Francisco i zakończyła się 26 czerwca 1945 roku podpisaniem Karty Narodów Zjednoczonych, w której zawarto podstawowe zasady prawnego funkcjonowania ONZ. Na czele nowej organizacji stanął sekretarz generalny, jednak głównym organem decyzyjnym stała się Rada Bezpieczeństwa. W niej zasiadło 5 stałych członków.
Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Francja, Wielka Brytania oraz Chiny, które najważniejsze decyzje podejmowały zasadniczo jednomyślnie. Stałych członków wspiera 10 niestałych wybieranych na 2-letnią kadencję, jednak pozbawieni są oni prawa weta względem decyzji Rady Bezpieczeństwa. Drugim organem ONZ jest Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdemu krajowi przysługiwał tam jeden głos. Wyjątkiem był Związek Sowiecki, ponieważ Ukraina i Białoruś miały odrębne głosy. Główną siedzibą nowej organizacji był Nowy Jork. Jednym z pierwszych dokumentów przygotowanych przez ONZ była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Niemcy oraz ich stolicę Berlin podzielono na 4 strefy okupacyjne – radziecką, amerykańską, brytyjską i francuską. Koordynacją polityki względem okupowanych Niemiec miała się zajmować Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec. Polityka względem tego państwa miała być realizowana w myśl zasady 4D. Niemcy miały ulec denazyfikacji, demilitaryzacji, dekartelizacji oraz demokratyzacji. Denazyfikacja miała polegać na usunięciu z życia politycznego i społecznego działaczy związanych z systemem nazistowskim. Demilitaryzacja miała na celu pozbawienie kraju uzbrojenia oraz infrastruktury militarnej. Dekartelizacja miała być procesem, w ramach którego chciano rozbić związki grupujące zakłady z jednej branży, dzięki czemu nie mogły już one kontrolować rynku danego produktu oraz jego ceny. W efekcie demokratyzacji chciano doprowadzić do wprowadzenia systemu demokratycznego, w którym społeczeństwo będzie miało zasadniczy wpływ na sprawowanie władzy. Równocześnie Niemcy miały zostać zdecentralizowane, czyli więcej kompetencji miało być przekazanych do samorządów i władz lokalnych. W założeniach aliantów Niemcy miały tworzyć jednolity organizm gospodarczy, jednak bardzo szybko dały o sobie znać odmienne cele, jakie przysługiwały poszczególnym państwom. Francji zależało na rozbiciu Niemiec na kilka państw oraz silnym powiązaniu ich z gospodarką francuską. Sowieci dążyli do zjednoczenia całych Niemiec i przekształcenia ich w państwo komunistyczne. Brytyjczycy i Amerykanie nie chcieli doprowadzić do zbytniego osłabienia Niemiec, gdyż wraz z dekompozycją obozu aliantów widziały w nich sojusznika w konfrontacji z Sowietami. Sowieci od razu przystąpili do tworzenia we własnej strefie okupacyjnej porządków komunistycznych. Przeprowadzono nacjonalizację przemysłu oraz kolektywizację rolnictwa. W 1946 roku powstała Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności, która po sfałszowanych wyborach przejęła całość władzy w sowieckiej strefie okupacyjnej. Równocześnie trwał proces bezwzględnego wybierania reparacji wojennych. Odmiennie sytuacja wyglądała w zachodnich strefach, gdzie od razu właściwie nie dość, że zrezygnowano z wybierania reparacji, to jeszcze od 1946 roku rozpoczęto dystrybuować pomoc gospodarczą. Budowano demokratyczny system rządów i odtworzono szereg partii politycznych rozwiązanych przez nazistów. Między innymi Unię Chrześcijańskich Demokratów, Socjalistyczną Socjaldemokratyczną Partię Niemiec i Liberalną Wolną Partię Demokratyczną. Postanowienia konferencji w Jałcie faktycznie oddały w ręce sowieckie kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Czechosłowacja znalazły się pod ścisłą kontrolą Sowietów. Na terenach tych krajów stacjonowała Armia Czerwona oraz funkcjonowały struktury NKWD. We wszystkich wyżej wymienionych państwach lokalni komuniści przy wsparciu Sowietów przejmowali władzę. Z reguły przebiegało to według tego samego scenariusza. Najpierw wraz z siłami opozycyjnymi tworzono wspólny rząd, w którym komuniści przejmowali ministerstwa siłowe, które gwarantowały kontrolę nad armią oraz siłami bezpieczeństwa i propagandą. Do opozycyjnych partii przenikali komunistyczni agenci, którzy doprowadzali do wewnętrznego rozbicia tych partii, a organy państwa równocześnie nasilały represje względem organizacji niekomunistycznych, stopniowo odsuwając je od wpływu na sytuację społeczną i polityczną. Odmiennie początkowo sytuacja wyglądała w Czechosłowacji. Spowodowane to było faktem, że rząd emigracyjny, na czele którego stał prezydent Edward Beneš, był uznawany przez Związek Sowiecki, a równocześnie stosunki obu państw przed wojną były bardzo bliskie. Po zakończeniu wojny z Niemcami Beneš wraca do kraju i obejmuje urząd prezydenta. Wraz z nim wracają sformowane na zachodzie czechosłowackie oddziały wojskowe wraz z kompletem sprzętu, które miały na stanie. Sowieci zezwalają na wolne wybory i sukces w nich odnoszą komuniści. Potem wszystko dzieje się już wedle standardowego scenariusza. Wzmocnienie wpływów w armii i w służbach bezpieczeństwa umożliwia komunistom przeprowadzenie w 1948 roku zamachu stanu, w wyniku którego przejmują oni całość władzy.
W efekcie konsekwentnych sowieckich działań wszystkie państwa znajdujące się za zachodnią granicą Związku Sowieckiego stały się komunistyczne, a radziecka strefa wpływów sięgała Łaby i Morza Adriatyckiego. Sowieci wspierali partie komunistyczne w zachodniej Europie, szczególnie we Włoszech i Francji, równocześnie rozbudowując i unowocześniając armię. Działania te były odbierane jako przygotowanie się do zbrojnej konfrontacji z Zachodem. Politykiem, który postrzegał od początku Związek Sowiecki jako państwo agresywne i niebezpieczne, był Winston Churchill. Jednak na konferencjach Wielkiej Trójki nie otrzymał wystarczającego wsparcia od Roosevelta, który odnosił się niezwykle życzliwie do Stalina. Stąd postanowienia kolejnych konferencji były wybitnie niekorzystne dla krajów środkowoeuropejskich. Sytuacja uległa zmianie po objęciu prezydentury przez Harry'ego Trumana. Jednak za symboliczny początek konfliktu pomiędzy dotychczasowymi sojusznikami uznaje się rok 1946. Właśnie wtedy, 5 marca tego roku, w Fulton, Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii, wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że Europa została podzielona na dwie części. Linia podziału według niego przebiegała od Szczecina po Triest nad Morzem Adriatyckim. Kraje znajdujące się po wschodniej części żelaznej kurtyny znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Nie ma w nich demokracji, a władze przejmują partie komunistyczne zmierzające w stronę totalitaryzmu. Świadkiem przemówienia Churchilla był Truman, który popierał jego poglądy. Rok później, 12 marca 1947 roku, przedstawił on na swoim wystąpieniu w amerykańskim kongresie doktrynę Trumana, czyli dokument, który zmienił dotychczasowe postrzeganie Związku Sowieckiego. Określił go jako państwo zagrażające światowemu pokojowi. Równocześnie zaapelował o udzielenie wsparcia Grecji oraz Turcji, które zmagają się z wpływami komunistycznymi. Od tego momentu państwa zachodnie udzielały pomocy finansowej, wojskowej oraz politycznej krajom zagrożonym przez komunistów. W ten sposób rozpoczął się konflikt pomiędzy Związkiem Sowieckim i jego państwami satelickimi, a światem zachodnim. Określany on jest jako zimna wojna. Charakterystyczną jego cechą jest to, że nie zamienił się on w bezpośrednią konfrontację pomiędzy stronami, mimo tego, że obaj rywale nieustannie rozbudowywali swoje siły zbrojne oraz modernizowali arsenał swojego uzbrojenia. Równocześnie trwała stała rywalizacja pomiędzy obydwoma blokami w zakresie rozszerzania swoich stref wpływów na inne państwa globu, co prowadziło często do wybuchu lokalnych konfliktów, których uczestnicy byli wspierani militarnie i materialnie przez państwa komunistyczne lub zachodnioeuropejskie. Jedną z podstawowych osi sporu była sprawa Niemiec. Zaogniający się konflikt pomiędzy Związkiem Sowieckim a państwami zachodnimi spowodował, że Stany Zjednoczone wraz z Wielką Brytanią zaczęły postrzegać Niemcy wraz z ich potencjałem przemysłowym jako ważną kartę w potencjalnym konflikcie. Od 1947 roku w obu strefach okupacyjnych, amerykańskiej i brytyjskiej, rozpoczęto prowadzić jednolitą politykę gospodarczą, przygotowując równocześnie grunt pod powstanie samodzielnego państwa opartego o brytyjską i amerykańską strefę okupacyjną. Obszar ten zaczęto określać mianem Bizoni. Działania te doprowadziły do rezygnacji Związku Sowieckiego w pracach Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec, co stało się w marcu 1948 roku. Wkrótce w zachodnich strefach okupacyjnych, bez konsultacji i zgody Sowietów, wprowadzono nową walutę, markę niemiecką. W efekcie tego, w nocy z 23 na 24 czerwca 1948 roku, pod pretekstem prac remontowych, Sowieci zablokowali dostawy zaopatrzenia do zachodnich sektorów Berlina, stanowiących amerykańską, brytyjską i francuską strefę okupacyjną. Zablokowano trasy lądowe i rzeczne oraz odcięto również dopływ prądu. Rozpoczął się w ten sposób pierwszy kryzys berliński. Próba szantażu miała doprowadzić do zmiany polityki amerykańskiej względem Związku Sowieckiego. Truman jednak zachował nieustępliwy i twardy kurs względem Sowietów. W celu zaopatrzenia Berlina w żywność i opał uruchomiono most powietrzny, przy pomocy którego niezbędne towary dostarczano drogą lotniczą. Organizacja tego przedsięwzięcia była ogromnym i bezprecedensowym wyzwaniem logistycznym. Blokada trwała 11 miesięcy. Samoloty na berlińskim lotnisku lądowały co 2 minuty i w sumie wykonały 190 tysięcy lotów na rzecz miasta. Ostatecznie Stalin musiał przyznać się do klęski i 12 maja 1949 roku zniesiono blokadę Berlina. Kryzys berliński uświadomił państwom zachodnioeuropejskim zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego. Dlatego 4 kwietnia 1949 roku państwa Europy Zachodniej wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą utworzyły Organizację Paktu Północnoatlantyckiego, czyli inaczej NATO, która miała charakter sojuszu polityczno-militarnego zakładającego solidarną obronę w wypadku agresji z zewnątrz.
Kraje komunistyczne odebrały utworzenie NATO jako sygnał do przygotowań państw zachodniej Europy do agresji na swoje terytoria. Tymczasem postępował proces konsolidacji zachodnich stref okupacyjnych. W kwietniu 1949 roku do Bizoni dołączono francuską strefę okupacyjną, tworząc w ten sposób Trizonię. Wkrótce przeprowadzono na jej terenie wolne, demokratyczne wybory do Bundestagu, czyli niemieckiego parlamentu, które wygrała chrześcijańsko-demokratyczna CDU, a fotel kanclerza otrzymał Konrad Adenauer. We wrześniu 1949 roku na obszarze Trizonii proklamowano powstanie Republiki Federalnej Niemiec, w skrócie RFN, ze stolicą w Bonn. Równocześnie powiązano z nowo powstałym państwem obszary Berlina znajdujące się pod kontrolą państw zachodnich, które organizacyjnie ujęto w twór pod nazwą Berlin Zachodni. W odpowiedzi w październiku 1949 roku Sowieci na terenie swojej strefy okupacyjnej utworzyli Niemiecką Republikę Demokratyczną, w skrócie NRD, ze stolicą w Berlinie, którą uformowano na wzór pozostałych państw bloku komunistycznego znajdujących się pod sowiecką kuratelą. W maju 1953 roku władze wschodnioniemieckie ogłosiły podniesienie norm produkcyjnych o 10%, co doprowadziło w czerwcu 1953 roku do wybuchu zamieszek we wschodnim Berlinie, które następnego dnia rozlały się na cały kraj. Wystąpienia te brutalnie stłumiono z wykorzystaniem wojsk radzieckich. Zginęło 200 osób. Sowieci po tych wydarzeniach złagodzili jednak politykę względem NRD, rezygnując z wybierania reparacji, ograniczyli również kontynent stacjonujących tam wojsk i udzielili znacznych kredytów na rozwój gospodarczy państwa. RFN, wykorzystując plan Marshalla oraz skuteczną politykę własnego rządu, rozwija się bardzo dynamicznie, szybko stając się jednym z najsilniejszych gospodarczo państw Europy Zachodniej. Równocześnie od 1955 roku rozpoczęto proces remilitaryzacji Niemiec. Odtworzono przemysł zbrojeniowy i utworzono armię zachodnio-niemiecką, Bundeswehr. Różnica w poziomie życia w obu częściach Niemiec i istniejące na zachodzie swobody obywatelskie zachęcały Niemców z NRD do emigracji do RFN. W latach 1947-1961 tą drogę wybrało około 2 700 000, głównie młodych i wykształconych mieszkańców wschodnich Niemiec. Proceder ten najmocniej występował w Berlinie, gdzie nie było dużych problemów w przejściu pomiędzy obydwiema częściami miasta. Stąd, aby zapobiec dalszym ucieczkom, w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku obie części miasta Sowieci oddzielili najpierw zasiekami z drutu kolczastego, a w końcu betonowym murem. Jego pojawienie się zaostrzyło sytuację międzynarodową i stało się przyczyną drugiego kryzysu berlińskiego. Mur berliński stał się jednym z symboli zimnej wojny. Dzięki zwycięstwu nad Niemcami Związek Sowiecki stał się jednym z dwóch supermocarstw, które decydowały o kształcie powojennego świata. Jego obszar powiększył się o wschodnie tereny Rzeczypospolitej, Litwę, Łotwę, Estonię, Ruś Zakarpacką oraz Besarabię. Natomiast w strefie jego wpływów znalazły się Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria oraz NRD. Na zajętych terenach prowadzono intensywną sowietyzację, wysiedlając lokalną ludność w głąb Związku Sowieckiego, a na jej miejsce sprowadzając rosyjskich osadników. Zwycięstwo nad Niemcami zostało osiągnięte jednak ogromnym kosztem. W wyniku działań wojennych zginęło według maksymalnych obliczeń nawet 42 miliony obywateli Związku Sowieckiego na 168 milionów ludności tego kraju w 1939 roku. Zniszczeniu uległy ogromne połacie kraju, a na dodatek tuż po zakończeniu wojny uderzyły w kraj dodatkowe represje i terror. Dotyczyły one szczególnie tych terenów, które znalazły się pod okupacją niemiecką, gdzie oskarżano ludzi o współpracę z III Rzeszą. Był to czas, gdzie duże znaczenie w kręgach władzy sowieckiej zyskał Andrzej Żdanow, stąd moment ten określano mianem Żdanowczyzny. Równocześnie mimo głoszenia haseł pokojowych Stalin przygotowywał Związek Sowiecki do kolejnej wojny światowej, w której przeciwnikiem miały być wrogie ideologicznie państwa zachodnie. Inwestycje w armię i przemysł zbrojeniowy odbywały się kosztem produkcji cywilnej, co przekładało się na zdecydowanie mniejszy poziom życia w krajach bloku sowieckiego niż w odbudowujących się po II wojnie państwach zachodniej Europy. Kraje zależne od Związku Sowieckiego określano mianem państw demokracji ludowej. Wprowadzano w nich zmiany na wzór sowiecki. Partie komunistyczne miały całkowitą władzę, przeprowadzano w nich nacjonalizację przemysłu i handlu oraz kolektywizację rolnictwa.
intensywnie prowadzono politykę ateizacji społeczeństwa, czyli szerzenia poglądu, że Bóg nie istnieje. We wszystkich państwach bloku rozprawiono się siłowo z opozycją. Aby silniej związać te kraje gospodarczo z Związkiem Sowieckim, w 1949 roku powołano Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w ramach której planowano rozwój gospodarek poszczególnych krajów oraz współpracę naukową. 5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin. Wewnątrz partii rozpoczęła się walka o władzę. Początkowo przewagę zdobył Ławrenti Beria, szef tajnych służb. Rozpoczął on szereg działań wskazujących na odejście od polityki terroru oraz normalizacji stosunków z Zachodem. Te działania doprowadziły do odsunięcia go od władzy, którą przejął Nikita Chruszczow. Beria został skazany na śmierć, ale nowy władca Kremla kontynuował w pewnym zakresie politykę swojego poprzednika, utrzymując łagodzenie politycznego kursu. Symbolem tej zmiany stał się 20. zjazd Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w Moskwie. W oficjalnym przemówieniu Chruszczow skrytykował kult jednostki panujący w czasach Stalina. W nocy z 23 na 24 lutego 1956 roku w tajnym referacie skierowanym tylko do członków zjazdu Chruszczow posunął się jeszcze dalej, poddając cały okres rządów Stalina druzgocącej krytyce, wskazując między innymi na popełnione przez niego zbrodnie. Wystąpienie to rozpoczęło proces destalinizacji zarówno w Związku Sowieckim, jak i w krajach bloku socjalistycznego. Na Zachodzie Chruszczowa zaczęto postrzegać jako zwolennika odprężenia w stosunkach międzynarodowych oraz zwolennika reform. Referat Chruszczowa rozpoczął odwilż, czyli proces łagodzenia polityki władz w państwach komunistycznych. Ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych, prowadzono rehabilitację wcześniej skazanych oraz złagodzono cenzurę. Ograniczono częściowo produkcję zbrojeniową, zwiększając dostawy produktów na rynek cywilny, co poprawiło jakość życia obywateli. Równocześnie postawiono na odprężenie w stosunkach międzynarodowych. Chruszczow doprowadził do zakończenia konfliktu w Korei, zawarł porozumienie z Jugosławią oraz zwolnił niemieckich jeńców wojennych. W 1955 roku podpisał również traktat pokojowy z Austrią, której narzucono neutralność, ale wycofano z jej terenu wojska sowieckie. Śmierć Stalina była sygnałem dla reformatorów w krajach bloku socjalistycznego. Najgłębsze zmiany rozpoczęły się na Węgrzech. W 1953 roku premierem został Imre Nagy, który rozpoczął szereg reform wprowadzających Węgry na drogę zmian demokratycznych i ograniczenia interwencjonizmu państwowego w gospodarce. Na skutek tarć wewnątrz partii Nagy traci w 1955 roku władzę i zostaje usunięty z partii. Sygnałem świadczącym o tym, że Związek Sowiecki nie zrezygnuje z dominującej pozycji nad krajami środkowo-wschodniej Europy, było powstanie 14 maja 1955 roku Układu Warszawskiego, czyli sojuszu państw z bloku demokracji ludowej. W jego skład weszły Związek Sowiecki, Polska, NRD, Węgry, Bułgaria, Czechosłowacja oraz Albania. Od tego momentu armie poszczególnych państw podporządkowane były dowództwu układu, gdzie ster dowodzenia spoczywał zawsze w rękach sowieckich generałów. Mimo formalnie obronnego charakteru, Układ Warszawski koncentrował się na planowaniu operacji agresywnych względem NATO. Tymczasem na Węgrzech usunięcie Nagy'ego i rezygnacja partii komunistycznej z kursu reform doprowadziło do wystąpień na Węgrzech. 23 października 1956 roku w Budapeszcie zorganizowano manifestację, która była wyrazem poparcia do tego, co działo się wtedy w Polsce. Doszło do starć z milicją i wojskiem sowieckim. Komuniści próbujący ratować sytuację przywrócili na urząd premiera Imre Nagy'ego. Tymczasem walki w Budapeszcie doprowadziły do wyparcia z miasta oddziałów sowieckich. To spowodowało, że Nagy, licząc na wsparcie Zachodu, podjął decyzję o stworzeniu rządu koalicyjnego, w skład którego weszli również politycy spoza obozu komunistycznego. Równocześnie nowy premier podjął decyzję o demokratyzacji kraju i wystąpieniu z Układu Warszawskiego. Zwrócił się również do NATO z prośbą o nadanie Węgrom statusu państwa neutralnego. Wydarzenia na Węgrzech wywołały błyskawiczną reakcję Chruszczowa. Wyjście jednego kraju z bloku komunistycznego mogło dać początek rozpadu całej struktury. Dlatego też Moskwa doprowadziła do powołania nowego, podległego sobie rządu, a 4 listopada 1956 roku na Węgry wkroczyła armia sowiecka. Budapeszt padł 10 listopada. W walkach zginęło około 2,5 tysiące Węgrów, 20 tysięcy zostało aresztowanych bądź internowanych, a 200 tysięcy opuściło kraj.
Imre Noć, który schronił się na terenie ambasady Jugosławii, został z niej podstępem wywabiony, a następnie oskarżony i skazany na wyrok śmierci, który wykonano 16 czerwca 1956 roku. Wydarzenia węgierskie stanowiły koniec sowieckiej polityki odprężenia. Bierność Zachodu względem Węgier Chruszczow postrzegał jako przejaw słabości. Dlatego postawił na strategię zastraszania społeczeństw zachodnich demonstracją sowieckiej potęgi militarnej. Symbolicznym końcem epoki odprężenia i początkiem kolejnego etapu rywalizacji stało się zestrzelenie 1 maja 1960 roku amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2, który wykonywał misję nad terenami Związku Sowieckiego. XIX i XX wiek nie był najszczęśliwszy dla Chin. Słabnąca władza centralna nie była w stanie powstrzymać serii wojen domowych oraz ekspansji innych mocarstw. W latach 20. wykształciły się dwa wrogie względem siebie ugrupowania polityczne. Kuomintang, Partia Narodowa oraz Komunistyczna Partia Chin. Agresja Japończyków przerwała wojny domowe. Walkę z napastnikami prowadziła Republika Chińska, na czele której stał lider Kuomintangu, dyktator Chiang Kai-shek. Otrzymywał on wydatne wsparcie od aliantów zachodnich. Po upadku Japonii Chiny odzyskały utracone na rzecz tego kraju w latach 30. terytoria oraz otrzymały stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jednak w 1946 roku w Chinach ponownie rozgorzała wojna domowa. Kuomintang ponownie starł się z komunistami, na czele których stał Mao Zedong, korzystający ze wsparcia Związku Sowieckiego. Po 3 latach komuniści opanowali Chiny i 1 października 1949 roku proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Resztki sił Kuomintangu wycofały się na Tajwan i tam przetrwały, gdyż komuniści nie dysponowali flotą, która gwarantowała przeprowadzenie skutecznego desantu, a na domiar złego Chiang Kai-shek otrzymał wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. W Chinach całkowitą władzę przejęli komuniści. W 1950 roku podpisali oni układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy ze Związkiem Sowieckim. Po okrzepnięciu władzy rozpoczęli proces stopniowych reform, w trakcie których znacjonalizowano przemysł i handel oraz zwalczano religię. Wszystko było to możliwe dzięki rozbudowie aparatu represyjnego. W 1958 roku z inicjatywy Mao Zedonga rozpoczęto realizację programu pod nazwą Wielki Skok. Plan zakładał błyskawiczną industrializację Chin, realizowaną nawet na poziomie pojedynczych gospodarstw, przy których miały powstawać prymitywne piece hutnicze. Całość miała być realizowana w ramach komun ludowych, czyli samowystarczalnych osad wiejskich. Zakładano, że nie będzie w nich funkcjonować własność prywatna i planowano nawet znieść instytucje rodziny. W efekcie tych działań odciągnięto ludność rolniczą od pracy w polach na rzecz zupełnie nieefektywnej produkcji przemysłowej wykonywanej metodami rodem ze średniowiecza. Zaowocowało to klęską głodu, śmiercią wielu milionów ludzi i katastrofą gospodarczą. Wielki skok okazał się całkowitą klapą. Względem Mao zaczęła narastać opozycja wewnątrz partii, a jego wcześniejsze reformy zostały odrzucone. Aby utrzymać się u władzy, Mao rozpętał w 1966 roku tzw. rewolucję kulturalną. Udało mu się przeciągnąć na swoją stronę młodzież, którą zindoktrynował komunistycznymi hasłami. Miał równocześnie silne poparcie w armii. Utworzona przez Mao ze zrewolucjonizowanych studentów Czerwona Gwardia ślepo realizowała jego założenia, które zostały zamieszczone w tzw. Czerwonej Książeczce, którą to również masowo kolportowano wśród społeczeństwa. Hasłami komunistycznymi zastąpiono dotychczasowy dorobek kulturalny i artystyczny Chin. Działaniom tym towarzyszyły czystki, w efekcie których zmieciono nie tylko przeciwników politycznych Mao, ale również setki tysięcy chińskich intelektualistów. Kolejne miliony poddano reedukacji, czyli skierowaniu do obozów, gdzie w ramach ciężkiej pracy oraz nieustającej indoktrynacji usiłowano zmienić ich poglądy polityczne. Sam Mao zmarł w 1976 roku, co przyniosło częściową stabilizację sytuacji w Chinach. Pokonana Japonia znalazła się pod amerykańską okupacją. W jej wyniku przekształcono ten kraj w liberalną demokrację. Pozostawiono monarchię, jednak cesarz wycofał się z życia politycznego. Zlikwidowano armię, a zaoszczędzone w ten sposób środki zaangażowano w rozwój przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego oraz elektronicznego. Dzięki temu w latach 70. Japonia stała się drugą potęgą ekonomiczną świata. Okupowana przez Japończyków od 1906 roku Korea została podzielona po II wojnie światowej na dwie strefy okupacyjne. Linia podziału przebiegała wzdłuż 38. równoleżnika. Na północy stacjonowała Armia Czerwona, na południu wojska USA. Przebieg wydarzeń w Korei był analogiczny jak w Niemczech. Pod auspicjami obu mocarstw
powstały dwa państwa. Komunistyczna Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna na północy, a na południu Republika Korei. Przywódca Korei Północnej Kim Il-sen dzięki wsparciu Związku Sowieckiego zbudował silną armię, przy pomocy której postanowił siłowo zjednoczyć Półwysep. Plan ofensywy zbudowano w oparciu o fakt, że wojska Korei Południowej nie posiadały ciężkiego sprzętu i lotnictwa, a wojska amerykańskie, które znajdowały się w Japonii, nie były w stanie wystarczająco szybko zareagować. Komuniści rozpoczęli atak na Koreę Południową w czerwcu 1950 roku. Pierwsza faza wojny zakończyła się klęską wojsk południa, które zostały błyskawicznie rozbite przez komunistów. Nieliczne, przerzucone do Korei z Japonii wojska amerykańskie również zostały pokonane. Większość terytorium Korei została opanowana przez oddziały Kim Il-sena, oprócz rejonu portu Pusan, gdzie zepchnięte oddziały koreańskie i amerykańskie nadal się broniły. Stany Zjednoczone doprowadziły do zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Związek Sowiecki, który bojkotował zebrania tego organu, nie był w stanie zablokować decyzji o interwencji tej organizacji na rzecz Korei Południowej. Po raz pierwszy i jak na razie ostatni w dziejach, ONZ jednoznacznie poparła jedną z wojujących stron, sama stając się aktywnym uczestnikiem konfliktu. Dowódcą wojsk ONZ został amerykański generał Douglas MacArthur. Śmiałym desantem pod Incheon w środkowej Korei zmusił do wycofania się zagrożone odcięciem wojska Korei Północnej. Nastąpił punkt zwrotny wojny. MacArthur w pościgu za uciekającymi wojskami komunistów, wbrew rekomendacjom ONZ-u oraz prezydenta Trumana, podjął decyzję o przekroczeniu 38 równoleżnika, a następnie zajął prawie 90% terytorium Korei Północnej. Ten ruch spowodował kontrakcję Chin. Mao Zedong, obawiając się, że wojska amerykańskie pójdą dalej na północ, podjął decyzję o wysłaniu do Korei kilkuset tysięcy ochotników, czyli de facto regularnych oddziałów armii chińskiej. Pod ich naciskiem wojska ONZ zaczęły się wycofywać, tracąc ponownie Seul. Dowodzący wojskami ONZ, generał MacArthur, wysunął koncepcję użycia broni jądrowej w celu powstrzymania postępów wojsk chińskich. Jednak z powodu ryzyka wybuchu III wojny światowej, prezydent Truman nie zdecydował się na ten krok. Ostatecznie udało się odzyskać koreańską stolicę, a linia frontu ostatecznie zamarła w okolicy 38 równoleżnika. Walki toczyły się do lipca 1953 roku, kiedy to w Panmunjomie zawarto rozejm pomiędzy walczącymi stronami. Na jego mocy ustalono na 38 równoleżniku linię demarkacyjną, która miała oddzielać oba państwa do momentu ustalenia ostatecznego przebiegu granicy. Kolejnym punktem zapalnym w Azji Południowo-Zachodniej stały się Indochiny. Po wycofaniu się Japończyków, Francuzi próbowali przywrócić swoją kontrolę nad tym terytorium. Spotkało się to z oporem zdominowanego przez komunistów Wietminu, czyli Ligi Niepodległości Wietnamu, na czele którego stał Ho Chi Minh. Początkowo, dzięki wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych, Francja skutecznie zwalczała komunistyczną partyzantkę. Jednak sytuacja zmieniła się po przejęciu władzy przez komunistów w Chinach. Wsparcie materialne, jakiego Mao Zedong udzielił Wietnamczykom w postaci dużych dostaw materiałowych, umożliwiło im stawienie skutecznego oporu. W 1954 roku Francuzi ponieśli klęskę w decydującej bitwie pod Dien Bien Phu, która to ostatecznie przechyliła szalę wojny na stronę Wietnamczyków. Był to pierwszy w dziejach przykład wojny, w której wykształtowana z partyzantki armia państwa pozaeuropejskiego, niedysponująca wsparciem lotniczym, pokonała posiadającą całe spektrum nowoczesnego uzbrojenia armię europejską. Do tego stanu rzeczy znacznie przyczyniło się francuskie dowództwo, które zdecydowanie nie doceniło możliwości przeciwnika i podjęło walną bitwę zbyt daleko od własnych baz zaopatrzeniowych. Wojna zakończyła się podpisaniem traktatu w Genewie, na mocy którego Francja wyraziła zgodę na uzyskanie niepodległości przez Laos i Kambodżę, w ten sposób wycofując się z Indochin. Wietnam został podzielony na dwa państwa. W północnym zainstalowali się komuniści z Ho Chi Minhem, na południu natomiast powstał rząd wspierany przez USA. Z II wojny światowej dotychczasowe imperia kolonialne wyszły mocno osłabione. Nie stać ich było na utrzymanie rozbudowanej administracji i oddziałów wojskowych na obszarach, na których rozpoczęły się intensywne ruchy narodowo-wyzwoleńcze. Sprzyjał temu fakt, że zwłaszcza w Azji upadł mit o niezwyciężoności białego człowieka. To tam właśnie japońska armia odnosiła w pierwszej fazie II wojny ogromne sukcesy, pokonując wojska Europejczyków i w tysiącach biorąc ich do niewoli. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do procesu dekolonizacji, czyli uzyskania niepodległości przez dawne europejskie kolonie.
Temu procesowi sprzyjała polityka Stanów Zjednoczonych, które oficjalnie potępiały kolonializm jako niehumanitarny i niemoralny. Jednak po wyparciu wpływów dawnych mocarstw kolonialnych same starały się przejąć kontrolę gospodarczą nad co cenniejszymi obszarami. Dawne kolonie siłą rzeczy stały się również obszarem rywalizacji dwóch supermocarstw. W jej trakcie Związek Sowiecki przedstawiał się jako obrońca narodów uciskanych przez zachodnie mocarstwa. Najcenniejszą brytyjską kolonią były Indie. Tam już w latach 20. trwał proces powstawania ruchów, które najpierw żądały większego uczestnictwa mieszkańców Indii w procesie zarządzania kolonią, a w końcu pełnej niepodległości. Najpopularniejszą wśród Hindusów organizacją stał się Indyjski Kongres Narodowy, którego nieformalnym przywódcą był Mahatma Gandhi. Był on zwolennikiem biernego oporu, czyli walki metodami niewymagającymi użycia przemocy, takimi jak strajki czy demonstracje. W tym samym czasie powstała również Liga Muzułmańska, organizacja konkurencyjna względem kongresu, której główną bazą społeczną byli wyznawcy islamu. Z biegiem czasu rywalizacja między tymi dwoma ruchami zaczynała być coraz bardziej intensywna i krwawa. I w obliczu niemożności utrzymania kontroli nad tymi obszarami, w 1947 roku Brytyjczycy podjęli decyzję o opuszczeniu Indii i podzieleniu ich na dwa niepodległe państwa, zdominowane przez Hindusów Indie oraz muzułmański Pakistan. Fakt ten doprowadził do masowych migracji ludności, którym towarzyszyły krwawe czystki na tle religijnym. Równocześnie pojawiły się tereny takie jak Kaszmir, gdzie hinduski Maharadża podjął decyzję o przyłączeniu się do Indii, mimo tego, że większość tego terenu zamieszkiwali muzułmanie. Konflikt o ten region doprowadził do wybuchu czterech wojen między tymi krajami, które miały miejsce w XX wieku. Wydarzenia XIX i XX wieku spowodowały, że po zakończeniu wojny Afryka była podzielona na trzy strefy. Północną, zamieszkaną przez Arabów, centralną, gdzie dominowała ludność afroamerykańska, oraz południową, gdzie polityczną kontrolę sprawowali biali. Na kontynencie funkcjonowały wtedy tylko trzy niepodległe państwa – Egipt, Etiopia oraz Liberia. Dużą autonomią cieszyły się brytyjskie dominia rządzone przez białych, czyli Republika Południowej Afryki oraz Rodezja. Na fali francuskiej klęski w Indochinach w 1954 roku wybuchło powstanie w Algierii. Sytuacja tego kraju była jednak odmienna na tyle, że na terenie tej kolonii zamieszkiwała spora liczba osadników francuskich. Działania zbrojne rozpoczęły się od szeregu akcji terrorystycznych skierowanych właśnie przeciwko ludności francuskojęzycznej. To doprowadziło do brutalnych pacyfikacji prowadzonych przez wojska francuskie. Wojna trwała do 1962 roku, kiedy to po referendum, w którym Algierczycy opowiedzieli się za niepodległością, Francuzi wycofali się z Algierii. Proces dekolonizacji w Afryce przyspieszył na przełomie lat 50. i 60. po przegranej przez Francję wojnie w Algierii. Szczyt procesu dekolonizacyjnego datuje się na lata 1960-1964, gdy niepodległość uzyskało 30 krajów. W przełomowym roku 1960, określanym mianem Roku Afryki, powstało 17 niezależnych państw. Poza Algierią i portugalską Angolą proces likwidacji kolonii przebiegał na drodze pokojowej. Jednak mimo wszystko odcisnął się on nieszczęśliwym piętnem na nowo powstałych krajach. Granice wyznaczone przez europejskich urzędników nie pokrywały się z podziałami plemiennymi. W ramach jednego organizmu tworzono strukturę zawierającą bardzo wiele różnorodnych grup etnicznych i religijnych. Jako przykład typowego afrykańskiego państwa weźmy Czad. Dawna francuska kolonia znajdująca się w Afryce Środkowej. Na prawie 1 300 000 km2, czyli powierzchni 4 razy większej niż Polska, zamieszkuje aktualnie raptem 12 milionów ludzi, czyli 3 razy mniej niż w naszym kraju. I ta ludność tworzy ponad 100 grup etnicznych władających ponad setką różnych języków i dialektów. Taka sytuacja prowadziła nie tylko do licznych konfliktów międzynarodowych w Afryce, ale również do wielu wojen domowych w tych państwach. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom, w 1963 roku powołano Organizację Jedności Afrykańskiej, która miała dążyć do ściślejszej integracji kontynentu. W trakcie zimnej wojny doszło do umownego podziału państw na globie na kraje pierwszego świata, kapitalistyczne, drugiego świata, komunistyczne. Istniały również państwa, które nie chciały opowiadać się po żadnej ze stron tego konfliktu. I dla nich, po konferencji w Bandungu, która odbyła się w 1955 roku, a na której debatowały kraje azjatyckie i afrykańskie, upowszechniło się pojęcie państw trzeciego świata. Dziś, 30 lat po zakończeniu zimnej wojny, mianem tym określa się raczej państwa o niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. W nowo powstałych po II wojnie światowej państwach rozwój przebiegał bardzo różnorodnie.
Na przykład Indie stały się pod koniec XX wieku regionalnym mocarstwem dysponującym bronią atomową. Korea Południowa zaś, dzięki konsekwentnemu inwestowaniu we własny przemysł, stała się potęgą gospodarczą. Państwa Zatoki Perskiej zbudowały własny dobrobyt i znaczenie, opierając gospodarkę na eksporcie ropy naftowej. Część tych nowych państw, zwłaszcza afrykańskich, utrzymała swoje związki polityczne i gospodarcze z dawnymi metropoliami, uzależniając się od nich często ekonomicznie, co przełożyło się na fakt, że teoretycznie niepodległe państwa są kontrolowane przez mocarstwa lub międzynarodowe koncerny. To zjawisko określane jest mianem neokolonializmu. Pod koniec XIX wieku, wraz z rozwojem ruchów narodowo-wyzwoleńczych, powstała idea syjonizmu. Głosiła ona powstanie państwa żydowskiego. W trakcie I wojny światowej państwa Ententy uchwaliły tzw. deklarację Balfoura, w której stwierdzały, że powstanie żydowska siedziba narodowa. Było to podyktowane chęcią przeciągnięcia ludności żydowskiej na swoją stronę. Jednak po wojnie, gdy Palestyna znalazła się w rękach brytyjskich, obietnice te nie zostały spełnione. Brytyjczycy jednak zezwolili na emigrację ludności żydowskiej na teren Palestyny. Napływ Żydów na te tereny spowodował konflikt z Arabami, którzy mieszkali na nich od wieków. Po Holokauście, jaki spotkał Żydów w trakcie II wojny światowej, opinia międzynarodowa poparła ideę stworzenia niepodległego państwa żydowskiego w Palestynie. Brytyjczycy, mając świadomość konfliktu żydowsko-arabskiego, przedłożyli decyzje dotyczące sprawy Palestyny pod obrady ONZ-u. W 1947 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło decyzję o podziale Palestyny na część arabską i żydowską. Jerozolima miała znaleźć się pod kontrolą międzynarodową. W maju 1948 roku Żydzi proklamowali powstanie państwa Izrael, ale Arabowie nie zaakceptowali tego faktu i zaatakowali państwo żydowskie. W latach 1948-1949 trwała pierwsza wojna arabsko-izraelska o niepodległość Izraela, która zakończyła się sukcesem dla Żydów. Sama wojna zakończyła się rozejmem, a żadne z państw arabskich nie uznało formalnie istnienia państwa żydowskiego w Palestynie. Na skutek działań wojennych blisko 1 000 000 Palestyńczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich dotychczasowych siedzib i osiedlenia się w państwach ościennych w tzw. obozach uchodźców. Pierwszym premierem Izraela został Dawid Ben-Gurion, a stolicą ogłoszono Tel Awiw. Powstanie państwa rozpoczęło proces masowej migracji Żydów do ojczyzny. Równocześnie duża pomoc dla nowego państwa płynęła ze strony żydowskiej diaspory, czyli Żydów rozproszonych po świecie, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju. Intensywnie kolonizowano niezamieszkałe do tej pory obszary, nawadniając pustynie i tworząc spółdzielnie rolnicze zwane kibucami. Stworzono także nowoczesny przemysł, dzięki czemu Izrael szybko stał się państwem wysoko rozwiniętym. W 1954 roku w Egipcie władzę przejął Gamal Abdel Nasser, który za swoją główną ideę przyjął zjednoczenie wszystkich państw arabskich. Zmienił równocześnie kurs polityczny, dążąc do zbliżenia ze Związkiem Sowieckim. Równocześnie intensywnie rozbudowywał armię i popierał Palestyńczyków w ich atakach na państwo żydowskie. Na terytorium Egiptu znajduje się jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych świata, czyli kanał Suezki. Łączy on Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym, gwarantując relatywnie szybki rejs z Europy do Azji. W momencie objęcia władzy przez Nassera kanał znajdował się pod kontrolą międzynarodowej spółki, gdzie pierwsze skrzypce grał kapitał brytyjski. W 1956 roku Nasser ogłosił nacjonalizację kanału Suezkiego, czyli przejęcie go przez państwo egipskie. Wielka Brytania, Francja i Izrael poczuły się tym ruchem zagrożone, dlatego też w tajemnicy rozpoczęły przygotowania do ataku na Egipt w celu przywrócenia międzynarodowej kontroli nad kanałem. Wojna rozpoczęła się w październiku 1956 roku atakiem izraelskim na egipski Synaj. Do zaprzestania działań wojennych wezwały wówczas Francja i Wielka Brytania. Zgodnie z wcześniejszą umową Izrael wstrzymał działania wojenne, natomiast Egipcjanie nie. W tej sytuacji Brytyjczycy i Francuzi, pod pretekstem ochrony żeglugi, również uderzyli na Egipt. Mimo sukcesu militarnego, ostatecznie wojna o Suez zakończyła się klęską polityczną sojuszników. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone zadziałały ramię w ramię na arenie międzynarodowej, potępiając atak i zmuszając wojska brytyjskie, francuskie i izraelskie do opuszczenia Egiptu. Konflikt arabsko-izraelski szybko stał się elementem toczącej się zimnej wojny.
Państwa arabskie otrzymały wsparcie od bloku komunistycznego, natomiast Izrael otrzymał pomoc wojskową ze strony Stanów Zjednoczonych. Dzięki dostawom sprzętu sowieckiego, Egipt, Syria i Jordania stworzyły silne i wyposażone w nowoczesną broń armię. Przygotowywały się one wspólnie do ataku na państwo żydowskie. Dzięki skutecznemu wywiadowi Izrael zdobył informacje o planach państw arabskich i zdecydował się na uderzenie wyprzedzające. 5 czerwca 1967 roku siły izraelskie zaatakowały państwa arabskie. W pierwszym, nokautującym uderzeniu izraelskiego lotnictwa udało się całkowicie zneutralizować lotnictwo arabskie właściwie na lotniskach. Później, korzystając z najlepszych doświadczeń II wojny światowej, izraelskie kolumny pancerno-zmechanizowane runęły na państwa arabskie błyskawicznie w przeciągu 6 dni, wszystkie trzy zmuszając do kapitulacji. Stąd wojna ta przeszła do historii pod nazwą wojny sześciodniowej. W jej wyniku Izrael przejął syryjskie wzgórza Golan, jordański zachodni brzeg wraz z Jerozolimą oraz egipski półwysep Synaj. Zdecydowane zwycięstwo izraelskie zamiast zniechęcić państwa arabskie zadziałało odwrotnie, wzbudzając w nich chęć rewanżu. Ponownie do Egiptu i Syrii płynęły strumienie sowieckiego sprzętu wraz z sowieckimi doradcami, którzy przygotowywali armie arabskie do walki wedle sowieckiej doktryny. Tym razem wywiad izraelski zawiódł. 6 października 1973 roku siły syryjskie i egipskie dokonały niespodziewanego ataku na Izrael. Zaskoczenie było tym większe, że jako moment tego ataku wybrano dzień jednego z największych żydowskich świąt, czyli Jom Kippur. Początkowo armie państw arabskich odnosiły sukcesy. Egipcjanom udało się sforsować kanał Suezki, a następnie kolumny zmechanizowane ruszyły w głąb Synaju. Wojska syryjskie zaczęły przełamywać izraelski opór na wzgórzach Golan. Jednak dzięki błyskawicznemu wsparciu militarnemu ze strony Stanów Zjednoczonych w postaci dostaw sprzętu wojskowego oraz szybkiej mobilizacji rezerw, Izraelczykom udało się najpierw zatrzymać pochód wojsk arabskich, a następnie przejść do kontrnatarcia i rozbić zarówno siły syryjskie, jak i egipskie. Działania wojenne przerwała dopiero reakcja Związku Sowieckiego, który zagroził interwencją, jeżeli siły izraelskie nie zaniechają dalszych działań wojennych. Po wojnie Jom Kippur państwa arabskie, świadome tego, że militarnie nie są w stanie pokonać Izraela wspieranego przez państwa zachodnie, postanowiły wykorzystać jako broń ropę naftową. Ograniczono jej wydobycie, przez co zdecydowanie mniej zaczęło jej płynąć na rynki zachodnioeuropejskie, a to spowodowało drastyczne podniesienie cen paliwa i kryzys energetyczny. Ostatecznie udało się ten kryzys przełamać, a jedną z jego konsekwencji było wprowadzenie do użytku samochodów zużywających mniej paliwa. W latach 70. podjęto próby zakończenia konfliktu arabsko-izraelskiego. Rozmowy izraelsko-egipskie toczono przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Zakończyły się one w 1978 roku zawarciem układu w Camp David. Dokument podpisał premier Izraela Menachem Begin i prezydent Egiptu Anwar as-Sadat. Układ ten regulował stosunki egipsko-izraelskie, jednak pozostałe kraje arabskie uznały ten akt za zdradę. W 1981 roku Sadat zginął w wyniku zamachu wykonanego przez grupę islamskich terrorystów. W efekcie braku rozwiązań w działaniach czysto militarnych, Palestyńczycy podjęli próbę wywalczenia swojego państwa samodzielnie. W 1964 roku powstała Organizacja Wyzwolenia Palestyny, której przywódcą był Yasser Arafat. Organizacja ta prowadziła walkę z Izraelem, wykorzystując metody terrorystyczne. Najsłynniejszą akcją OWP był zamach na izraelskich sportowców w trakcie olimpiady w Monachium w 1972 roku. Zginęło wówczas 11 izraelskich sportowców. Działania terrorystyczne nie przysparzały jednak OWP sojuszników wśród opinii publicznej państw zachodnioeuropejskich. Zdecydowano się dlatego na zmianę taktyki. W 1987 roku wybuchło powstanie Palestyńczyków, czyli Intifada. Organizowano strajki i demonstracje, w trakcie których dochodziło do starć z policją i wojskiem izraelskim. Ostatecznie dzięki swojej postawie Palestyńczycy zmusili Izrael do negocjacji. W 1993 roku w Oslo, znowu dzięki mediacji amerykańskiej, podpisano porozumienie. Na jego mocy Izrael na swoim terenie wyznaczył dwa obszary – zachodni brzeg Jordanu oraz strefę Gazy, które miano przekazać w zarząd autonomii palestyńskiej. Porozumienie to nie znalazło pełnej akceptacji po obu stronach barykady. Niechętni byli mu zarówno radykalni Żydzi, jak i islamiści.
Wzajemna nieufność, ciągłe tarcia, okresowo przeradzające się w walki trwają na tym terenie do dzisiaj. Zanim przejdziemy do omawiania sytuacji w Iranie, warto przypomnieć o podziale w świecie muzułmańskim, który wpływa znacząco na relacje pomiędzy państwami arabskimi. Istnieją dwa opozycyjne względem siebie odłamy islamu. Większość stanowią sunnici, zamieszkujący głównie Afrykę oraz tereny Bliskiego Wschodu. Mniej liczebnym odłamem są szyici, którzy jednak stanowią większość w Iranie. Oba odłamy traktują się z wrogością i wzajemnie często się zwalczają. W Iranie w latach 50. silną władzę sprawował szach Mohammad Reza z dynastii Pahlavi. Jego władza była absolutna, a wspierała ją wszechmocna tajna policja. Szach otrzymał wymierne wsparcie ze Stanów Zjednoczonych i sam modernizował państwo w duchu wartości zachodnioeuropejskich. Spotkało się to z oporem części konserwatywnego społeczeństwa, a w konsekwencji doprowadziło do wybuchu w 1979 roku islamskiej rewolucji, która zmiotła szacha z tronu. Władzę w Iranie przejęli islamscy fundamentaliści, a liderem ruchu był Ruhollah Khomeini, który został religijnym przywódcą kraju z tytułem Ayatollaha. Chaos w Iranie próbował wykorzystać sąsiad Irak, rządzony przez dyktatora Saddama Husseina. W 1980 roku Irak zaatakował Iran, mając nadzieję na przejęcie pogranicznych, a bogatych w złoża ropy naftowej terenów. Mimo początkowych sukcesów, Irańczycy ostatecznie powstrzymali wojska irackie, a następnie wypchnęli je ze swojego terytorium. Wyniszczająca dla obu stron wojna trwała do 1988 roku i żadnej ze stron nie przyniosła zwycięstwa. Wojna iracko-irańska zrujnowała gospodarczo oba kraje. Irak koszty postanowił sobie zrekompensować, podbijając niewielkiego, ale posiadającego bogate zasoby ropy naftowej sąsiada, czyli Kuwejt. 2 sierpnia 1990 roku wojska irackie wkroczyły do Kuwejtu, zajmując go mimo oporu lokalnych sił. Zajęcie Kuwejtu było postrzegane przez resztę świata jako zagrożenie dla dostaw ropy naftowej dla krajów Zachodu. Dlatego Stany Zjednoczone podjęły zdecydowane działania. Korzystając z rezolucji ONZ, Stany Zjednoczone błyskawicznie zorganizowały koalicję antyiracką, w skład której wchodziły również państwa arabskie. Rozpoczęto przygotowania do operacji, która miała wypchnąć siły irackie z Kuwejtu. Operacja, która jako całość znana jest pod kryptonimem Pustynna Burza, rozpoczęła się od serii nalotów mających obezwładnić iracką obronę przeciwlotniczą oraz wojska znajdujące się bezpośrednio w Kuwejcie i jego najbliższym sąsiedztwie. Naloty miały stępić możliwości ofensywne wojsk irackich i zapewnić bezpieczeństwo koncentrujących się sił międzynarodowych. 25 lutego 1991 roku rozpoczęła się lądowa część operacji, w ramach której w niespełna 100 godzin iracka armia, doświadczona wojną z Iranem, uznawana ówcześnie za jedną z najsilniejszych armii świata, została całkowicie rozbita przez siły koalicji, w której prym wiodły Stany Zjednoczone. Odwilż, która nastąpiła w stosunkach sowiecko-amerykańskich po śmierci Stalina, nie trwała długo. Sygnałem, że okres poprawnych stosunków zbliża się do końca, było wystrzelenie przez Sowietów 4 października 1957 roku rakiety, na pokładzie której znajdował się pierwszy okołoziemski sztuczny satelita Sputnik. Stało się przez to jasne, że sowiecka technologia rakietowa dysponuje możliwościami przenoszenia głowic jądrowych na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, generał Dwight Eisenhower, bohater II wojny światowej, kładł duży nacisk na rozbudowę amerykańskiego potencjału militarnego, bo w nim upatrywał narzędzie do odstraszania agresywnej polityki sowieckiej. Równocześnie, zgodnie z doktryną Trumana, próbowano niwelować rozprzestrzenianie się sowieckich wpływów na globie. Jednym z narzędzi, które wykorzystywali Amerykanie, była Centralna Agencja Wywiadowcza, która przeprowadzała szereg tajnych operacji w różnych miejscach na świecie. Chruszczow stopniowo zaostrzał kurs, licząc na zastraszenie państw i społeczeństw zachodnich ryzykiem wybuchu III wojny światowej. W listopadzie 1960 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych został John Fitzgerald Kennedy, którego Chruszczow uważał za słabego i niedoświadczonego polityka. Miejscem, które miało zrewidować ten pogląd, stała się Kuba. W 1959 roku władzę na Kubie przejął Fidel Castro, zwolennik komunizmu, który od razu rozpoczął reformować kraj w duchu wzorców sowieckich. Dla Stanów Zjednoczonych, które traktowały Kubę jako swój obszar ekspansji gospodarczej, było to rozwiązanie trudne do przyjęcia.
Z tego też powodu Centralna Agencja Wywiadowcza rozpoczęła planowanie operacji, której celem miało być obalenie Castro. Na terenie Stanów Zjednoczonych w tajemnicy zgromadzono i przeszkolono kilka tysięcy emigrantów kubańskich, którzy stali w opozycji względem Castro. W 1961 roku rozpoczęto przy ich użyciu operację, której celem miało być przejęcie władzy na Kubie. Wspierany przez Amerykanów desant sił kubańskich opozycjonistów przeprowadzony w Zatoce Świń zakończył się klęską. Te wydarzenia spowodowały, że Castro zdecydował się na zacieśnienie współpracy ze Związkiem Sowieckim i dlatego wyraził zgodę na umieszczenie na terytorium Kuby sowieckich rakiet z głowicami jądrowymi. Chruszczow liczył, że młody, niedoświadczony amerykański prezydent nie zareaguje. Bardzo się pomylił. Gdy amerykańskie samoloty rozpoznawcze wykryły fakt budowy bazy na Kubie, Amerykanie, by powstrzymać proces budowy, ogłosili w październiku 1962 roku blokadę morską wyspy. Amerykańska flota otrzymała rozkaz niedopuszczania do niej sowieckich okrętów. Chruszczow, licząc na blef ze strony amerykańskiej, wysłał w stronę Kuby statki transportowe. Świat stanął na krawędzi wojny, bo jakikolwiek strzał amerykańskiego okrętu w stronę sowieckiego statku mógł rozpocząć trzecią wojnę światową. Ostatecznie Chruszczow ustąpił, a sowieckie transportowce zawróciły. Instalacje na Kubie zostały zlikwidowane, a w zamian Amerykanie złożyli obietnicę wycofania swoich rakiet z Turcji oraz złożyli gwarancję bezpieczeństwa dla Kuby. Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą kryzysu kubańskiego. Jednym z jego efektów było założenie tzw. gorącej linii, czyli bezpośredniego połączenia telefonicznego między Kremlem a Białym Domem. Po klęsce Francji w Indochinach powstały dwa państwa wietnamskie. Na północy rządzili komuniści Ho Chi Minha, a na południu wpływy francuskie zostały zastąpione przez wpływy amerykańskie. Komuniści na północy dążyli do zjednoczenia kraju. W efekcie tego na południu rozpoczęła działać komunistyczna partyzantka określana jako Vietcong. Władze południa nie były sobie w stanie z nią poradzić, dlatego oficjalnie poproszono Stany Zjednoczone o wsparcie. Prezydent Kennedy w obawie przed przejęciem władzy w Wietnamie przez komunistów skierował do Wietnamu amerykańskich żołnierzy. W 1968 roku liczba żołnierzy amerykańskich w Wietnamie sięgnęła 500 000. Mimo tego nie byli oni w stanie pokonać sił komunistycznych działających w trudnym terenie. Ponadto była to pierwsza wojna, która dzięki mediom była bardzo szeroko relacjonowana. W efekcie tego konflikt i wszystkie jego okrucieństwa docierały do amerykańskiego społeczeństwa, przez to wojna ta stała się niezwykle niepopularna w Stanach Zjednoczonych. W 1970 roku prezydent Nixon rozpoczął wycofywanie amerykańskich żołnierzy z Wietnamu. Ostatni żołnierz wyjechał w 1973 roku, ale same władze Stanów Zjednoczonych obiecały udzielić pomocy władzom Wietnamu Południowego. W styczniu 1975 roku Armia Wietnamu Północnego zaatakowała Wietnam Południowy, a Amerykanie nie dotrzymali umowy i w efekcie tego cały Wietnam znalazł się pod kontrolą komunistów. Kryzys kubański udowodnił, że polityka Chruszczowa względem państw zachodnich nie ma szans powodzenia, dlatego też jego pozycja wewnątrz partii znacznie osłabła. W październiku 1964 roku zmuszono go do ustąpienia, a nowym, pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego został Leonid Breżniew. Zaostrzył on kurs wewnętrzny, znacznie poszerzając wpływy służb bezpieczeństwa. Zmianie uległy jednak metody. Przeciwnicy systemu byli izolowani od społeczeństwa i często umieszczani w zakładach psychiatrycznych. Początek lat 70. to kolejna fala odprężenia w stosunkach między Układem Warszawskim a Zachodem. Związane to było z faktem osiągnięcia przez obie strony tzw. równowagi strachu. Oznaczało to, że obie strony dysponowały taką ilością broni atomowej, że były w stanie zniszczyć się nawzajem. Dzięki temu stanu rzeczy udało się unormować m.in. kwestię niemiecką. RFN uznała w 1970 roku granicę zachodnią Polski, a w 1972 roku oba państwa niemieckie uznały swoją odrębność państwową i granicę. Symbolem odprężenia było nawiązanie wspólnej pracy w badaniach kosmosu oraz zawarcie porozumienia zakazującego posiadania oraz produkowania broni chemicznej i biologicznej. Nie oznaczało to jednak końca zimnej wojny, a rywalizacja między obydwoma blokami trwała nadal. Na początku 1968 roku pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji został Aleksander Dubček. Podjął on próby reform i demokratyzacji ustroju komunistycznego w Czechosłowacji. Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą Praskiej Wiosny. Działania Dubčeka zaniepokoiły Związek Sowiecki, który wysłał do Dubčeka szereg ostrzeżeń. Ten jednak nie zamierzał zaprzestać reform.
Kontynuowane były pod hasłem socjalizmu z ludzką twarzą. Dubczak odsunął od władzy stalinistów i zapowiedział ukaranie ich zbrodni. Zniesiono cenzurę, a wolna prasa coraz częściej zaczęła krytykować komunizm. W efekcie tego podjęto decyzję o zbrojnej interwencji w Czechosłowacji i w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku wojska państw Układu Warszawskiego wkraczają do tego kraju pod pretekstem obrony socjalizmu. Władze Czechosłowacji potępiły interwencję, ale zaapelowały o niestawianie oporu. Postawę bierną przyjęła również armia czechosłowacka. Mimo masowych protestów ludności, wojska Układu Warszawskiego zajęły cały kraj. Przywódców Praskiej Wiosny wywieziono do Moskwy i zmuszono do samokrytyki, a ich następcy zrezygnowali z przemian politycznych i gospodarczych. Interwencja w Czechosłowacji po raz kolejny uświadomiła państwom zachodnim, że Związek Sowiecki będzie bezwzględnie dążył do utrzymania kontroli nad krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W 1973 roku w Helsinkach powołano Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wzięło w niej udział 33 państwa europejskie oraz Stany Zjednoczone i Kanada. W 1975 roku podpisano akt końcowy KBWE, w którym między innymi zrezygnowano z używania przemocy w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych w Europie. W zamian za udzielenie przez Zachód pomocy ekonomicznej, komuniści zobowiązali się do przestrzegania praw człowieka, co ostatecznie okazało się być kolejną pustą obietnicą. Zakończenie II wojny światowej spowodowało głębokie zmiany polityczne i społeczne w krajach Europy Zachodniej. Zwycięskie państwa alianckie narzuciły system demokratyczny społeczeństwu niemieckiemu. Zwieńczeniem tych działań było powstanie w 1949 roku Republiki Federalnej Niemiec, która konsekwentnie, idąc drogą demokracji, realizowała proces integracji z państwami Europy Zachodniej oraz NATO. Proces demokratyzacji objął również Włochy. Abdykował król Wiktor Emanuel III, a w 1946 roku Włosi opowiedzieli się w referendum za przekształceniem państwa w republikę. W niektórych państwach południowej Europy, takich jak Hiszpania, Portugalia czy Grecja, nadal funkcjonowały rządy dyktatorskie, jednak z biegiem czasu wszystkie te państwa również uległy procesowi demokratyzacji. Równocześnie w państwach tradycyjnie demokratycznych rozpoczął się proces umacniania tego systemu władzy poprzez rozbudowę i wzrost znaczenia instytucji obywatelskich. Do połowy lat 70. zarówno Europa, jak i cały świat zachodni cieszył się nieustającym wzrostem gospodarczym, co w prosty sposób przełożyło się na wzrost warunków życia obywateli, a w związku z tym znacznie zwiększyło dysproporcje pomiędzy państwami komunistycznymi a demokratycznymi. Sprzyjało to utwierdzeniu się w przekonaniu o przewadze demokracji nad komunizmem. Przykładem tego stanu rzeczy stał się tzw. niemiecki cud gospodarczy, który spowodował, że już w latach 50. XX wieku RFN stało się liderem gospodarczym całej zachodniej Europy. Oczywiście odmiennie sytuacja wyglądała w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie nie było mowy o procesie demokratyzacji, a cała władza znajdowała się w rękach partii komunistycznych. Druga wojna światowa i zniszczenia, jakie w efekcie powstały, spowodowały ewolucję myślenia o Europie jako całości. Zaczęły się pojawiać tendencje integracyjne związane zarówno z zagrożeniem ze strony Związku Radzieckiego, jak i łączeniem sił w celu odbudowy państw po powojennych zniszczeniach. W 1947 roku został ogłoszony Plan Marshalla, który zakładał wsparcie Stanów Zjednoczonych dla zniszczonej Europy w postaci surowców, kredytów czy żywności. Pomoc zaproponowano również krajom Europy Środkowo-Wschodniej, jednak te, obawiając się amerykańskiej dominacji gospodarczej, uczestnictwo w planie Marshalla odrzuciły. Za jeden z etapów integracji uznaje się powstanie Beneluxu. Belgia, Holandia i Luksemburg w momencie ich wyzwalania przez aliantów zachodnich podjęły decyzję o współpracy w procesie odbudowy ze zniszczeń wojennych i likwidacji klęski głodu. Jednym z efektów tej współpracy była likwidacja w 1947 roku barier celnych, co ułatwiło przepływ towarów i usług pomiędzy tymi krajami. Zwolennikiem europejskiej integracji była również Francja. Kraj ten, osłabiony po II wojnie ekonomicznie, obawiał się odbudowy potęgi gospodarczej i militarnej Niemiec. Dlatego pojawiła się koncepcja ścisłej współpracy ekonomicznej tych dwóch krajów, która miała spowodować, że kolejny konflikt zbrojny byłby dla obu tych państw zupełnie nieopłacalny.
Idea ta stała się podstawą deklaracji ogłoszonej w 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana, która nazwana została też Planem Schumana. Koncepcja ta spotkała się z ciepłym przyjęciem przez elity niemieckie. Podobne poglądy głosił m.in. kanclerz RFN Konrad Adenauer. Idea ogólnej integracji europejskiej była też bliska premierowi Włoch Alcide de Gasperiemu. Plan Schumana zakładał wspólną koordynację rozwoju przemysłu ciężkiego i wydobywczego pomiędzy Francją i RFN, ale równocześnie zakładał rozszerzenie tej współpracy na pozostałe kraje zachodniej Europy. Plan ten szybko zyskał poparcie w innych krajach i w efekcie tego w 1951 roku sześć krajów zachodniej Europy, czyli Francja, RFN, Belgia, Holandia, Luksemburg i Włochy, zawarły w Paryżu traktat, na mocy którego powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Współpraca szybko wykroczyła poza przemysł ciężki. W 1957 roku w Rzymie zawarto traktat, na mocy którego powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Zapowiedziano utworzenie wspólnego rynku, ujednolicenie polityki gospodarczej oraz stopniowe znoszenie ceł. Ostatecznie Unia Celna weszła w życie w 1968 roku i przyczyniła się do szybkiego wzrostu obrotów handlowych pomiędzy członkami EWG. Początkowo Brytyjczycy byli sceptyczni względem idei integracji europejskiej, jednak z biegiem czasu, widząc sukces tej inicjatywy, podjęli decyzję o wstąpieniu do niej. Spotkała się ona początkowo z ostrym sprzeciwem ze strony Francji i dopiero po 10 latach starań Wielka Brytania wspólnie z Irlandią oraz Danią w 1973 roku przystąpiła do Europejskiej Wspólnoty. Równocześnie postępował proces dalszej integracji europejskiej. W 1981 roku przyjęto do EWG Grecję, a w 1986 Hiszpanię i Portugalię. Zwieńczeniem procesu integracji było podpisanie w lutym 1992 roku traktatów w Maastricht, na mocy których powołano Unię Europejską. Zaczęła ona funkcjonować od 1993 roku, a nowy traktat stał się podstawą do ścisłej współpracy w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Traktat umożliwił również wprowadzenie wspólnej waluty, czyli euro. Od 1995 roku zaczęto wcielać w życie układ z Schengen, który znosił kontrolę na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Rewolucja naukowo-techniczna, jaka miała miejsce po II wojnie światowej w zakresie dostępu do środków masowego przekazu, zwłaszcza radia i telewizji, doprowadziła do radykalnych przekształceń obyczajowych w społeczeństwach Zachodu. Te przemiany spowodowało wejście w dorosłe życie pokolenia, które urodziło się po II wojnie i miało okazję korzystać z dobrodziejstw pokoju i dobrobytu, konsekwencją którego był szeroki dostęp do informacji oraz rozrywki, jak i do studiów wyższych. W latach 60. i 70. młodzi ludzie odrzucali system wartości rodziców oparty na poszanowaniu tradycyjnych instytucji, takich jak kościół, szkoła, uczelnia wyższe czy tradycyjne partie polityczne. Wraz ze zmianami społecznymi postępowała rewolucja obyczajowa, której przejawem była rewolucja seksualna. Jej początek zbiegł się z pojawieniem się na rynku pigułek antykoncepcyjnych, większego dostępu do aborcji czy odrzuceniu tradycyjnego postrzegania seksu jako wstydliwej sfery życia oficjalnie przypisywanej małżeństwu. Rewolucja seksualna doprowadziła do zwiększenia się liczby rozwodów, a w konsekwencji do kryzysu tradycyjnego wzorca rodziny. Jednym z symboli nowej epoki był gigantyczny wzrost popularności powstałej w latach 40. muzyki rockowej, co było możliwe dzięki upowszechnieniu się radia i telewizji. Takie zespoły jak The Beatles, The Doors czy The Rolling Stones stały się prawdziwymi ikonami muzyki współczesnej, gromadząc wokół siebie miliony fanów na całym świecie. Przykład The Beatles pokazuje, jak zmieniały się postawy i styl tego zespołu wraz z postępującymi na świecie zmianami obyczajowymi. Jego członkowie zaczynali karierę grając w garniturach z bardzo ograniczonym ruchem scenicznym, a kończyli jako hipisi, zmierzający w stronę psychodelicznego rocka, krytycznie wypowiadający się o zachodnim świecie. Kontestacja, czyli niezgadzanie się z dotychczasowymi normami życia społecznego, doprowadziło do powstania szeregu ruchów młodzieżowych, czyli subkultur. W latach 60. szczególnie popularny był ruch hipisów, określanych też mianem dzieci kwiatów. Ich bunt był skierowany przeciwko większości norm wyznawanych przez ich rodziców.
Odrzucali oni konsumpcyjny tryb życia, obowiązek pracy, stosowanie przemocy czy istniejące instytucje społeczne. Ruchowi temu udało się stworzyć kontrkulturę, czyli alternatywę dla funkcjonującej w Europie Zachodniej kultury. Nosili długie włosy i kolorowe ubrania, a ich znakiem był antywojenny znak pacyfa. Oryginalna hipisowska kultura stała się inspiracją dla wielu trendów w muzyce, sztuce i myśli społecznej. Z tego ruchu wywodzą się tacy muzycy jak Jimi Hendrix, Janis Joplin czy zespół Led Zeppelin. Jedną z legend stał się festiwal Woodstock, który w 1969 roku pod hasłem Pokój, Miłość i Szczęście zgromadził 400 tysięcy osób. Z ruchu hipisowskiego wywodzą się pierwsze ruchy ekologiczne, takie jak Greenpeace. W latach 70. w muzyce zaczął dominować hard rock, którego ikonami były zespoły Deep Purple oraz Black Sabbath. Zaczęły powstawać kultury kontestujące hipisów i znacznie od nich radykalniejsze w postulatach. Stały się one prekursorami punk rocka, który upowszechnił się w Wielkiej Brytanii w połowie lat 70. na fali kryzysu gospodarczego przetaczającego się przez wyspy. Wyrazem poczucia beznadziei ówczesnej młodzieży stało się sformułowanie z piosenki zespołu Sex Pistols No Future, czyli bez przyszłości. Szczytowe nasilenie buntów młodzieżowych w Europie nastąpiło pod koniec lat 60. Młodzi ludzie ulegali wpływowi ruchów anarchistycznych czy komunistycznych. Protestowali przeciwko dotychczasowym normom społecznym i kapitalizmowi. W maju 1968 roku na uniwersytetach francuskich doszło do ostrych wystąpień, do których dołączyli robotnicy. Domagano się radykalnych reform społecznych i edukacyjnych. Liczba protestujących w Paryżu przekroczyła kilkaset tysięcy osób. Wkrótce Francja pogrążyła się w kilkutygodniowym strajku powszechnym, w którym wzięło udział 10 milionów ludzi. Groźbą wprowadzenia stanu wyjątkowego prezydent de Gaulle przywrócił porządek, jednak sam podał się do dymisji. Fala podobnych protestów studenckich przetoczyła się po innych krajach Europy Zachodniej. Jej efektem była liberalizacja wartości i idei w krajach nimi ogarniętych. Idee feminizmu, pacyfizmu i wolności seksualnej stały się stałym elementem życia społecznego. Coraz popularniejsze stawały się ruchy lewicowe i ekologiczne. Zmiany wywalczone przez ruchy studenckie nie zadowalały wszystkich. Część młodzieżowych działaczy oczekiwała bardziej radykalnych zmian. Zaczęły powstawać organizacje terrorystyczne, często wspierane przez kraje bloku wschodniego. W RFN powstała frakcja Czerwonej Armii, we Włoszech Czerwone Brygady, we Francji Akcja Bezpośrednia. Krwawymi zamachami i porwaniami usiłowały wymóc zmiany społeczne. W latach 80. wszystkie zostały rozbite przez siły policji i służb specjalnych. Napięcia społeczne na tle rasowym miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Zniesienie niewolnictwa nie doprowadziło do równouprawnienia ludności. W Stanach Południowych względem czarnoskórych obywateli stosowana była segregacja rasowa, przejawiająca się na przykład w fakcie istnienia osobnych miejsc w restauracjach czy środkach komunikacji publicznej. W latach 50. na czele ruchu pokojowo walczącego o prawa czarnoskórych stanął Martin Luther King. Doprowadził on do bojkotu komunikacji miejskiej i organizował ogromne demonstracje. W 1963 roku w Waszyngtonie miał miejsce historyczny marsz 200 tysięcy osób, w trakcie którego padły równie historyczne słowa „Mam marzenie”. Pod wpływem kierowanego przez Kinga ruchu w 1964 roku zniesiono segregację rasową na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a Martin Luther King otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Zginął zamordowany w 1968 roku. Ruchy społeczne początku lat 60. zachwiały tradycyjnymi wartościami. W kościele katolickim widoczny był trend odchodzenia społeczeństwa od religii. By ten ruch zatrzymać i dostosować kościół do zachodzących zmian społecznych, papież Jan XXIII w 1962 roku zwołał Sobór Watykański II. Jego efektem było m.in. wprowadzenie liturgii w języku narodowym czy rozpoczęcie dialogu z judaizmem i islamem. Nie zahamowało to jednak trendu laicyzacji społeczeństw Europy Zachodniej, czyli ograniczenia wpływu religii i duchownych na życie społeczne i polityczne.